Właśnie znajduję się na nowym torowisku tramwajowym w Warszawie, na ulicy Gagarina, a ta trasa tramwajowa jest całkowicie odcięta od pozostałej sieci tras tramwajowych w całej Warszawie. Dlaczego? Ponieważ żeby dojechać dalej spacerową na górę, musi jeszcze powstać tramwaj do Wilanowa. Ale może im się to uda zrobić, żebyśmy pojechali już na Gagarina, a do Wilanowa trochę później. Jak to wszystko powstaje i jak to wygląda tutaj na Gagarina? O tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Gagarina. Witam Was tutaj, cześć, czemu wząż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek Gagarina. Jak widzicie, inwestycja tramwajowa trochę powoduje korki na Czerniakowskiej. Trochę, na pewno, bo samo skrzyżowanie zostało aktualnie dosyć mocno ograniczone. Powstają nowe jezdnie, nowe instalacje podziemne, jak i również nowe krawężniki i ścieżki rowerowe. A to oczywiście powoduje zamknięcie całkowicie w tym miejscu ruchu. Dlatego też na jednej jezdni nie da się wszystkiego zmieścić i jest to wszystko zwężone. Aktualnie do dwóch pasów właściwie, a nawet czasami gorzej. Z Gagarina na przykład nie ma aktualnie wyjazdu w lewo w kierunku centrum Warszawy, a sama Gagarina jest odcięta od spacerowej, a właściwie bezpośredniego dojazdu, bo jakiś tam dojazd jest zapewniony dla autobusów. No i dla innych pojazdów, jeżeli tam faktycznie już się zapuszczą. Natomiast to nie ukrywa tego faktu, że korki, jak widzieliście w godzinach czytu, są całkiem duże. No w tym miejscu powstają nowe te ścieżki rowerowe i całe nowe skrzyżowanie, więc tam te prace muszą powstać. Szkoda, że nie udało się dazu przyciągnąć torowiska tramwajowego na drugą stronę skrzyżowania. Natomiast w tym miejscu będzie przystanek Sielce. Przystanek tramwajowy będzie po środku, pomiędzy torami i tutaj będą tylko i wyłącznie mogły dojechać tramwaje dwukierunkowe. Dalej trasa tramwajowa, jak widzicie, już się pojawia, pomijając właśnie ten odcinek na Sielcach. Mamy i nowe torowisko tramwajowe, w tych miejscach już faktycznie się pojawia zielone torowisko, mamy też płyty przystankowe, właściwie perony tramwajowe w tym miejscu się pojawiają, wybetonowane są już tutaj torowiska tramwajowe do docelowej wysokości, czyli na przystankach jest to wyżej. No i oczywiście przejście dla pieszych też już mniej więcej pojawiają się w miejscach docelowych. Tu mamy właśnie już rozchodnik, który się pojawia, właściwie nawet zielone torowisko. No i dwie jezdnie, które mniej więcej już są po obydwu stronach, ale w związku z utrudnieniami na spacerowej nie są w tym miejscu wszędzie. No i teraz, czemu są tak duże utrudnienia i czemu Gagarina nie wróci nam z dojazdem bezpośrednim do spacerowej do końca tego roku? A sytuacja jest całkiem prosta. Aby wbudować tramwaj na Gagarina i był podpięty z aktualną siecią tramwajową, musi być oczywiście podpięty do pozostałych teatrów tramwajowych, które znajdują się w górnej części Śródmieścia. Aby to zrobić, tramwaj musi wjechać spacerową. A to jest trudny element, biorąc pod uwagę, że tamta inwestycja jest realizowana przez innego wykonawcę w ramach innej inwestycji budowy tramwaju do Wilanowa. Te dwie inwestycje powstają zupełnie niezależnie od siebie. Choć się stykają, to są to dwie różne inwestycje. I dlatego najpierw tamten wykonawca, zgodnie z dogadaniem się z tramwajami, ma skończyć odcinek na spacerowej i właśnie skrzyżowanie tam też znajdujące się na dole z Belwederską i dopiero później będzie większa zmożna praca przy budowie pozostałego odcinka. W dużym skrócie, najpierw ma powstać gotowy cały odcinek ten tramwajowy na spacerowej, aby tramwaje mogły pojechać po nowym torowisku na Gagarinę, aby te tory po prostu z dwoma przystankami nie stały i ludzie na nie nie patrzyli, czemu szyny są, tory są, a tramwajów nie ma. Jakby umówmy się, to byłoby trochę nie do dopuszczenia, żeby powstała nowa trasa tramwajowa, która byłaby odcięta od sieci tramwajowej, więc dobrze, że tramwaje raczej zapowiadają, że tak to nie będzie. Aktualnie autobusy, jak widzicie, jadą na okrągło, w zależności oczywiście od kierunku. Tutaj skręcają w lewo i następnie małymi uliczkami, właściwie małą uliczką, dojeżdżają do spacerowej. Z tym, że na spacerową mogą wjechać tylko i wyłącznie w kierunku centrum, w kierunku dalszej części Mokotowa nie mogą, bo jest nakaz prawoskrętu. Więc, czy nakaz jest skręcania w prawo. Także tak to wygląda. Tam widzicie samochody, które oczywiście jadą po swojemu i całkowicie nie zgadzają się z tym nakazem, natomiast to jest niebezpieczne i tutaj jest bardzo mało miejsca i to jest zrozumiałe w tym miejscu, no bo jednak to jest wjazd bez sygnalizacji świetlnej,
No i też to jest ulica, która została mocno ograniczona, tak. Kiedyś tutaj po trzy pasy w każdym kierunku, teraz właściwie po jednym pasie w każdym kierunku i to i tak czasami jest jeszcze są zwężenia. Więc no naprawdę tramwaj do Wilnowa prowadził bardzo tutaj mocno i duże ograniczenia. Natomiast czemu musiało to być zostać zamknięte? Dlatego, że odcinek sam przystanku spacerowej, przystanek spacerowa w tym miejscu, który będzie w kierunku ulicy Gagarina, jest budowany właśnie przez wykonawcę tramwaju do Wilnowa. Dlatego też musi najpierw zrealizować tą część. On raczej tak w ostatnim czasie dowiedział się pewnie o tym, że musi przyspieszyć przy tym praca i dlatego też zostały wzmożone ruchy, jak i również najważniejsze jest to, że ciepłociąg musi być zrealizowany do września. Bo jeżeli będzie to realizowane już we wrześniu, no to tak nie można, bo od września, jak dobrze pamiętam, no wrześniu, październik zaczyna się okres grzewczy w Warszawie. Znaczy, ciepłociągi muszą być po prostu sprawne, tak aby można było tam wszystko przepuścić. Dlatego też jak najszybciej trzeba zrealizować te prace, kiedy można, bo później trzeba było czekać kolejny czas, aż do momentu, kiedy byśmy mieli ponownie lato. A tego to w tym momencie jest teraz analizowane na całej długości, żeby było więcej miejsca. I tak ten ciepłociąg przechodzi pod całą ulicą Gagarina w tym miejscu. No i musi powstać nowy przystanek tramwajowy. I to wszystko tam ma się zakończyć do początku 2024 roku, bo sam tramwaj na Gagarina w tym miejscu zakończy się z budową na koniec tego roku. Dokładnie połączenie ma być przywrócone 31. Znaczy utrudnienia mają trwać do 31 grudnia. Więc tak, mamy trochę tego jeszcze czasu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No dalej oczywiście, co mogę powiedzieć Wam o inwestycji. No cała inwestycja to są dwa przystanki tramwajowe. Bardzo krótka trasa tramwajowa, realizowana wspólnie z MPWiK. Dlatego jest tak krótka, bo MPWiK budowało swój kolektor Mokotowski BIS, Mokotowskiego BIS. Natomiast tramwaje budują tramwaj na Gagarina i kolektor właśnie się kończy na Czerniakowskiej, dlatego też dalej nie budują tramwaje, no bo to było realizowane wspólnie w ramach jednego projektu. Szkoda mimo wszystko, że nie dało się dogadać jakoś tak w taki sposób, aby ten tramwaj pojechał faktycznie na Siekierki, bo to nie jest długa trasa. Tam już jest przygotowane miejsce na tą trasę tramwajową. Nawet autobusy po niej jeżdżą, można było zrobić trambus w tym miejscu, TAT warszawski i byłoby pięknie i wspaniale. Niestety to na razie nie powstaje i raczej szybko nie powstaje, bo żadne prace przy budowie tramwaju na Siekierki nie są aktualnie realizowane. No tutaj mamy już faktycznie nowe torowisko, słupy od sieci lekcyjnej się pojawiają, jeszcze samej sieci lekcyjnej oczywiście nie ma. No i oczywiście widzimy po bokach nowe ścieżki rowerowe, już z pierwszą warstwą asfaltu nawet, ale cały czas tutaj piesi rowerzyści mocno muszą się kręcić. Rowerzyści wcześniej tutaj nie mieli ścieżki rowerowej, więc nie ma marudzę na to, że nie ma objazdów, no bo nie mieli jak wprowadzać objazdów, jeżeli tutaj rowerzystów wcześniej nie było, natomiast nie będę ukrywać, że jazda teraz przez tą ulicę, czy to samochodem, czy dla pieszych, czy rowerzystów, jest utrudniona. Dobrze, że oczywiście, że ruch pozostał, ale nie jest to łatwy ruch. No i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj, jak widzicie, jest skrzyżowanie z Czerniakowską, gdzie też, jak widzicie, są pocięte te ulice. Prawoskręt w kierunku dalszej części Mokotowa jest dosyć ciekawym wydarzeniem, powiedziałbym, dla autobusów. Nakaz jazdy wprosto, autobusy muszą zawracać dalej właśnie na kolejnym skrzyżowaniu. No i tutaj tak to wygląda i się prezentuje. No, sama inwestycja oczywiście cały czas powstaje. Widać, że praca trwa. Choć w komentarzach cały czas mi piszecie, że właściwie robotników nie widać, jeśli tu nic nie dzieje. Warto pamiętać, że ta cała inwestycja jest realizowana w formule projektu i buduj. To oznacza, że ten sam wykonawca musiał całość zaprojektować, a następnie wybudować, więc oni nie tylko i wyłącznie pracują tutaj na budowie i nie tylko i wyłącznie praca fizyczna jest tutaj potrzebna. Również praca w biurach jest tutaj niezbędna do zrealizowania wszelkiego rodzaju tego typu inwestycji. Więc to wszystko w tym miejscu się kończy i niedługo już pojedziemy tramwajem na Gagarina. Najprawdopodobniej będzie to linia tramwajowa 14, która teraz nie wraca niestety na Puławską, o czym będę mówić na początku września. Natomiast tramwaje właśnie na Puławską wracają od początku września, ale nie wszystkie. Nie będzie 5 linii tramwajowych, 35 i 14 nie wraca. 35 będzie jechać na Banacha, a 14 na razie w ogóle się ponownie nie pojawi. Co według mnie jest karygodnym rozwiązaniem, bo kiedyś na Marszałkowskiej, jeszcze tam właśnie przy placu Unii Lubelskiej było pięknie i wspaniale 5 linii tramwajowych, a teraz będą tylko 3 i to pewnie jeszcze w okrojonym składzie, jak to ZTM w ostatnim czasie zazwyczaj robi. Tymczasem jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie o tej inwestycji i czy tramwaj od razu powinien pojechać na Siekierki. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, tak jak powiedziałem, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej informacji, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Pozdrawiam jak zawsze wszystkich wspierających
i zachęcam do dołączania. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Czy tam Wania Gagarina jeszcze będzie z przelotem, abyście mogli sobie to zobaczyć w formie jednego długiego przelotu. No i oczywiście kolejny materiał, jak zawsze, co 2 miesiące. Natomiast w wrześniu zobaczymy się na budowie tramwaju do Wilanowa i postaram się, aby było to jak najwcześniej po oddaniu nowego torowiska. Tymczasem kończymy to tym węzłem na Spacerowej i przy okazji, jak widzicie, udało mi się ponownie uzyskać pozwolenie od SOP-u, aby trochę wyżej latać niż zazwyczaj. Chociaż nie jest to łatwe później z uzgodnieniem z TWR-em. Tymczasem do zobaczenia już niedługo. Cześć!